Wioletta Zaremska, witam i zapraszam na ekspres powiatu tarnowskiego. A w nim Wydział Transportu i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Tarnowie w nowym miejscu. Podczas święta tarnowskiej policji otwarto nową siedzibę Komisariatu Policji w Wojniczu. Inwestycje z Polskiego Ładu w powiecie tarnowskim. Remontujemy drogi i budujemy boiska, mówi Tomasz Stelmach z Zarządu Powiatu Tarnowskiego w programie Raport Regionu. Medalista Mistrzostw Świata uhonorowany przez starostę tarnowskiego. Starostwo powiatowe w Tarnowie przeniosło Wydział Transportu i Komunikacji do nowego miejsca od teraz. Wszystkie sprawy kierowców i mieszkańców powiatu tarnowskiego są załatwiane przy ulicy Ostrockich w Tarnowie. Ta zmiana tej siedziby, powiększenie metrażu i również jeżeli chodzi o obsługę klientów, polepszenie warunków, no było naszym celem. Dlatego też, kiedy pojawiła się szansa zakupu tego budynku od Małopolskiego Biura Geodezji, a właściwie od Urzędu Marszałkowskiego i przystąpiliśmy do poszukiwania pieniędzy na zakończenie tej całej inwestycji, czyli dostosowania tego budynku pod potrzeby Wydziału Komunikacji. I tak się szczęśliwie stało, że pojawiły się rządowe środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które pozyskaliśmy i dzięki tym rządowym środkom możliwa właśnie było tutaj dostosowanie tego budynku do potrzeb Wydziału Komunikacji. Na otwarciu przeniesionego wydziału obecna była poseł Anna Pieczarka. Cieszę się, że kolejna bardzo potrzebna inwestycja na terenie powiatu tarnowskiego, chociaż z siedzibą w mieście Tarnowie, powstaje. By wspierać te wszystkie inwestycje, te projekty przede wszystkim muszą być napisane. Wcześniej muszą jeszcze być dobre pomysły, z myślą oczywiście dla wszystkich mieszkańców powiatu tarnowskiego i te dobre pomysły na pewno panowie starostowie tutaj wspólnie z panem Tomaszem Stelmachem mają, ale też z całą kadrą, którą posiadają i tutaj serdecznie gratuluję tej inwestycji. Wydział Komunikacji jest wydziałem, gdzie jest największe obłożenie, jeśli chodzi o kontakt z petentami, a to jest też ogromnie dla nas ważne, żeby pracownicy również pracowali w godnych warunkach. Aby załatwić sprawę w wydziale, można się zalogować na stronach powiatu tarnowskiego i wybrać dogodny termin. W urzędzie są również kolejkomaty, gdzie pobierając bilet system przydziela nas do odpowiedniego okienka. Jego budowa kosztowała około 6 milionów złotych. Będzie miejscem pracy i służby dla około 20 funkcjonariuszy. Mowa o nowo otwartym komisariacie policji w Wojniczu przy ulicy Tarnowskiej. Od 2018 roku były przymiarki do budowy. Przekazanie terenu, wykonanie projektu budowlanego, później tych wszelkiego rodzaju pozwoleń na budowę, to trwało. I byliśmy przekonani, że to będzie już tak mniej więcej w zeszłym roku otwarcie. No ale przeciągnęło się to do dziś. Nic się nie stało, jest pięknie wykończone. Od jutra funkcjonariusze mogą wchodzić do budynku i pracować. Mają wszystko wykończone na gotowo. W uroczystości oficjalnego otwarcia budynku wzięli udział parlamentarzyści ziemi tarnowskiej. Można by powiedzieć, że bardzo dobrze wyposażony, spełniający swoje warunki posterunek policji tutaj właśnie w mieście Wojnicz. To jest też bardzo ważne dla wszystkich mieszkańców Wojnicza. Będą na pewno czuć się bezpieczni, ale to też taki kolejna inwestycja, która jest realizowana przez zapowiedź z rządu Zjednoczonej Prawicy, rządu Prawa i Sprawiedliwości o tym, że te posterunki, komisariaty w poszczególnych gminach powinny powstawać. Dzisiaj odtwarza się komisariat, jest to bardzo cenna inicjatywa, no bo policja powinna być blisko ludzi. Nie ma wątpliwości, że policjanci cieszą się bardzo dużą daniną społeczną, zaufaniem, ale też trzeba zapewnić godne, właściwe warunki do pracy i wydaje mi się, że tutaj komisariat będzie dobrze służył społeczeństwu, no i będzie powstrzymywał też, bo jak się będzie wjeżdżało tutaj do Wojnicza, będzie takim pierwszym sygnałem, że tutaj jest policja i że złoczyńcy mają się czego co obawiać. Również w Wojniczu, tuż po otwarciu komisariatu, odbyło się święto funkcjonariuszy garnizonu tarnowskiego w związku ze 103. rocznicą powołania Policji Państwowej. Rokrocznie gromadzimy się, no pandemia nam troszkę przerwała, natomiast w tej chwili wznowiliśmy te święta policji. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby spotkać się i podziękować policjantom za ich pracę, bo dzięki nim właśnie możemy się czuć bezpiecznie, możemy się czuć bezpiecznie na ulicach, możemy się czuć bezpiecznie w miejscach publicznych, w pracy, w domu, dlatego że szczegół naszego bezpieczeństwa, dlatego też dzisiaj im tu podziękowali. W trakcie święta tarnowskiej policji kilkudziesięciu funkcjonariuszy otrzymało odznaczenia państwowe oraz awanse w stopniach służbowych. Prawie 16 milionów złotych na trzy inwestycje otrzymał powiat tarnowski z Polskiego Ładu. Jedną z nich będzie prawie 5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej na trasie Wola Struska - Stróże - Filipowice. Tutaj odcinek do długości 4 km
7 centrum będzie przebudowany. Kwota dofinansowania to jest ponad 4 700 000 zł. Przebudowa również budynku po policji w Żabnie. Tutaj mamy kwotę prawie 4 700 000 zł na modernizację i przebudowę pod potrzeby pogotowia ratunkowego, jak również poradni psychologicznej. Tutaj dofinansowanie to jest 85% wartości kosztorysowej. Trzecią inwestycją jest zakład aktywności zawodowej, który ma powstać w Wierzchosławicach, Dwudniakach, nieopodal specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Na ten cel powiat tarnowski otrzymał najwięcej, bo aż prawie 7 milionów złotych, a cała inwestycja ma kosztować 8 milionów złotych. Gościem programu Raport Regionu był Tomasz Telmach z Zarządu Powiatu Tarnowskiego. Mówił on o inwestycjach drogowych i naborze do szkół ponadpodstawowych. Powiatowe rozpoczęcie powiatowego roku szkolnego w Zakliczynie w Zespole Szkół imienia Józefa Piłsudskiego. Dzisiaj nastąpił odbiór techniczny nowego obiektu sportowego, który tam wybudowaliśmy w synergii z gminą i z dotacją z Ministerstwa Sportu. Cieszymy się, że ten obiekt powstał za 580 tysięcy. Te trzy podmioty zakończyły właśnie dzisiaj ten obiekt. Z czego on się składa? Jest to wielofunkcyjne boisko o wymiarach 44 na 24 metra. Można tam grać w piłkę ręczną, siatkową, w koszykówkę i w tenis ziemny, bardzo modny po sukcesach Igi Świątek. Dostaliśmy gwarancje finansowe co do 3 nowych boisk, które chcemy przy szkołach powiatowych zbudować w najbliższym roku. Do czerwca 2023 chcemy oddać do użytku 3 nowe boiska. Grosz Ziemski Tarnowski to najwyższa nagroda, którą może uhonorować powiat tarnowski. Powędrowała ona do Ksawerego Masiuka, utalentowanego młodego pływaka, który wywalczył brąz na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie. Brązowy medal Mistrzostw Świata Seniorów. W ostatnich Mistrzostwach Świata 2 lata temu Polakom nie udało się zdobyć nawet jednego medalu. Natomiast teraz zdobyliśmy 2 medale. Z tym, że trzeba powiedzieć, że Ksawery był jedynym z polskiej reprezentacji, startowało 12 osób, który był w 2 finałach. A więc myślę, że to jest wielkie osiągnięcie. Na 100 metrów stylem grzbietowym zajął 6. bardzo wysokie miejsce. Przypomnijmy, że podczas Mistrzostw Świata Seniorów w Budapeszcie Ksawery Masiuk w eliminacjach na 100 metrów stylem grzbietowym do mety dopłynął, pobijając swój własny rekord. Później w półfinale uzyskał jeszcze lepszy czas, a w finale zajął 6. miejsce. Z kolei w półfinale na dystansie 50 metrów stylem grzbietowym ustanowił nowy rekord Polski, a w finale wywalczył brąz. Moje rodzeństwo ćwiczyło pływanie. To mama stwierdziła, że no dobra, no nie może być sam w domu, nie może ktoś, nie wiem, no nie może być leniem, musi pracować, więc zapisała mnie na pływanie wraz z tatą. No i właśnie tak to wyszło, że na początku trenowałem w Mościcach, zacząłem trenować w Brzesku, Marcina Kacera, który był trenerem Wojtka Wojdaka, więc wicemistrza świata. Potem przyszedł czas na taką większą przeprowadzkę do Warszawy. Jestem tu, gdzie jestem. Jestem z tego bardzo zadowolony. Dodajmy, że brązowy medalista Mistrzostw Świata marzy o tym, by osiągnąć sukces w trakcie Igrzysk Olimpijskich. Dziś to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam za miesiąc.